was jeszcze pokrótce poinformować. Jest to taka niespodzianka dla wszystkich uczestników tego spotkania. Jest to taka informacja, która jeszcze nigdzie nie została puszczona. Niedługo przez firmę Citi będzie organizowane spotkanie właśnie dla studentów, na które będzie można aplikować. Tam będzie specjalna weryfikacja. Dostanie się tam tylko 25 osób. Spotkanie będzie certyfikowane. Oczywiście będzie Citi pokazane. Waszą stronę, za to, że chcieliście tutaj przyjść, poświęcić swój czas. Informacje niedługo znajdzie się na fanpage'u naszego. Nie będę przedłużać, oddaję głos pani. Dziękuję bardzo. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że jeżeli jest mowa o wartościach, to jest tak dużo młodych ludzi. Muszę wam powiedzieć, że w was jest ogromna nadzieja, że stworzycie troszeczkę fajniejszą rzeczywistość niż w tej chwili funkcjonuje. Kiedy zastanawiałam się, co ja będę, o czym ja dzisiaj będę z wami rozmawiać, to oczywiście przypomniał mi się pan profesor Bartoszewski i jego słynne już chyba powiedzenie, bo muszę się zastanowić, że nie wszystko, co się opłaca, jest coś warte, prawda? Ale na pewno wszystko, co jest coś warte, się opłaca. I głównie o tym dzisiaj będę z wami rozmawiać. Przygotowałam sobie, zobaczcie, zbiór zasad etyki sędziowskiej, ponieważ jak tak przemyślałam, to pomyślałam, że wasz zawód, wasze zawody, bo tak naprawdę możecie robić wiele różnych rzeczy, jest bardzo bliski mojemu zawodowi, że przecież będziecie pracować z ludźmi. A tam, gdzie wartość pracy profesjonalisty zależy od jego etyki, od jego sumienia, ten zbiór zasad etycznych jest bardzo, bardzo potrzebny, żeby nieraz przypominać nam o czymś, co normalne. Ale wczoraj były urodziny mojej wnuczki, drugie. I był mój dzień, który skończył Wydział Zarządzania w Warszawie i spytałam go, powiedz, czego wy tak naprawdę, czego się od was oczekuje po skończeniu tego kierunku? On mówi, mamo, no, żeby zarabiać dużo, nie zdradzę, ale na to zdradzę i niewielkim kosztem, ponieważ znam mojego zięcia, to wiem, że to drugie to od niego wypływa, żeby przede wszystkim znaleźć pracę, żeby utrzymać się na rynku, żeby zarabiać. Wtedy zorientowałam się, że no mój zawód jest jednak trochę inny, że tutaj zarobek nie ma kompletnie znaczenia, bo jest zawsze stały, bo sędzia nie może pracować ani na akord, ani wartość jego pracy nie jest jakby wynagradzana w żaden specjalny sposób, po prostu jest stała pensja. Dlatego postanowiłam z wami porozmawiać dzisiaj troszeczkę o swojej drodze życiowej, a mam nadzieję, że znajdziemy w niej pewne wartości i pewną taką mądrość, którą ja zyskałam po latach, a gdybym miała ją troszkę wcześniej, byłabym silniejsza. W wielu sytuacjach byłoby mi łatwiej. Nie płakałabym po nocach, nie osiwiałabym tak wcześnie, po prostu. Każdy z nas ma wartości w sobie, tylko my często ich nie zauważamy, a są takie momenty, że się ich wstydzimy. Ja na przykład wstydziłam się w pewnym momencie mówić o tym, że jestem patriotką, że wychowałam się na wierszu, kto ty jesteś, Polak mały. Bo wydawało mi się to takie nie na czasie. Dzisiaj chętnie już o tym mówię, ale to wiąże się z pewnym doświadczeniem. Jestem sędzią od 1982 roku, a w 1982 roku wydałam pierwszy wyrok. To bardzo wiele, wiele lat. Zaczynałam od tego, od sądu rodzinnego. I tutaj też chcę wam powiedzieć, że to nie było moje miejsce. Sąd rodzinny to nadal najważniejszy sąd, o jakim w ogóle mówimy. Dlatego, że to jest sąd, który załatwia bardzo poważne.
poważne problemy. Problemy dzieci, rodzin, mnie, młodego sędziego, wysłano tam. Bo to sąd taki troszeczkę traktowany jak zsyłka. Nie dajcie się nigdy w ten sposób potraktować. Żebyśmy wiedzieli, że jeżeli nasze umiejętności są jeszcze zbyt małe, to poprośmy o inne. Ja wtedy się wstydziłam. Dopiero po roku, kiedy przypłaciłam to prawie że stanem depresyjnym, bo wszystkie dzieci chciałam adoptować, a mąż mówił albo rezygnujesz z tej pracy, albo rozwód. Tak, bo to są coś, co jest, co nas nieraz przerasta. Pamiętajcie o tym, może nie wiecie, że wtedy, kiedy ja orzekałam w sądzie rodzinnym, sądy rodzinne miały jeszcze sprawy rozwodowe. I ja, 26-letni młody człowiek, musiałam dzielić stół na pół, jak to się nieraz mówi. I pełna wiary w to, że życie jest fajne, że małżeństwo to coś cudownego, że młodzi ludzie fajnie mogą sobie życie ułożyć. Okazywało się, że jest zupełnie inaczej. Przeszłam później do sądu cywilnego i tutaj kolejna niespodzianka. Dostałam referat najtrudniejszy po kryzysie. Młody sędzia. To też nie było fair. Ja to przeżyłam. Dzisiaj wiem, że tak bym nie zrobiła z młodym pracownikiem, prawda? Ale też zabrakło odwagi, żeby powiedzieć, że coś tu jest nie tak. Ale na swojej drodze spotkałam fantastycznych kolegów, sędziów, starszych, którzy pomogli. I to jest fajne, bo to pokazuje, że z każdej trudnej sytuacji, bo na pewno się znajdziecie w takich sytuacjach, w pracy, nawet jeszcze na studiach są różne problematyczne rzeczy. Jeżeli jestem przy studiach. Wiecie co? Chciałabym dać wam jedną siłę, że my, że wasi wykładowcy, profesorowie, to są normalni, fajni ludzie. Nieraz się trzęsiecie. Ale to nie ma sensu. Tylko pod jednym warunkiem, że nie masz sobie nic do zarzucenia. Bo jak masz, to możesz się trząść, staraj się coś zmienić, przyjdź, powiem. Bo tego kontaktu nieraz brakuje, tej normalności. Ja sama pamiętam w waszym okresie, kiedy byłam, jak to wyglądało. I dzisiaj wiem, że mnie jest na przykład bardzo przykro, kiedy młody człowiek mówi, pani sędzia, ja nie miałem odwagi. Dlaczego nie masz odwagi? Jeżeli masz coś do powiedzenia mądrego, jeżeli jesteś człowiekiem, który no stara się, bo popełnić błędy może każdy, to przyjdź i powiedz. My też jesteśmy spragnieni normalnych kontaktów z wami, rozmowy, rzetelnej, uczciwej. No tylko niestety, jak na przykład się na coś umawiamy i spóźniamy. Nieraz macie pretensje, że na przykład na egzaminie coś jest nie tak, ale umawiasz się, odwołujesz, drugi raz się umawiasz, odwołujesz, później dziwisz się, że ktoś się denerwuje. Teraz przejdę do następnego etapu, kiedy przeszłam do sądu karnego. Strasznie trudna lekcja życia, prawda? Gwałty, rozboje, zabójstwa. Główną moją działalnością to była przestępczość zorganizowana, czyli gwoździe w kolanach, wywożenie do lasu, obcinane palce porwanym dzieciom. Ale muszę wam powiedzieć, że chyba stosunek do tego, co robiłam, ten stosunek, który wynosi się z domu, spowodował, że ta praca nie była dla mnie ciężka, była trudna, ale nie była ciężka. Bo zawsze starałam się jakby dotrzeć do sedna. To jest to, co jest obowiązkiem sędziego. Zawsze staraj się poznać przyczynę. I ja dzisiaj po 30 ponad latach pracy mam pełną świadomość. Nic nie dzieje się bez przyczyny. I to jest świadomość, która jest ważna dla każdego człowieka. Pamiętaj, że jeżeli mam kolegę, koleżankę, wykładowcę, czy kogoś z bliskich, czy dalszych znajomych, którzy zachowują się w sposób, który mnie nie odpowiada. Zastanów się, dlaczego tak jest. Ja głównie zajmuję się od wielu, wielu lat problemami dzieci, problemami młodzieży. I dlatego może mam tę świadomość, że tylko 2% dzieci rodzi się z mikrouszkodzeniami,
które uzasadniają problemy, ale problemy dzisiaj stwarza około 80% polskich dzieci. I ja wiem, że te dzieci takie się nie urodziły, że nic nie dzieje się bez przyczyny, że za każdym takim dzieckiem, czy młodym człowiekiem, bo wy też się gubicie, za każdym takim młodym człowiekiem stoi jakiś dorosły, który kiedyś nie zauważył naszego problemu. Wiecie, co mnie na przykład przeraża w tej chwili? Że jest około 150 tysięcy rozwodów rocznie. Kiedyś, kiedy chodziłam po szkołach, jak pytałam w klasie, jakie są relacje, jaki jest stosunek rozwiedzionych związków wśród dzieci, rodziców rozwiedzionych, to było 80%, gdzieś jeszcze 8 lat temu do 20. Dzisiaj w dużych miastach te relacje się odwróciły. Co się dzieje? Jednego z roku bierzecie ślub na sam, prawda? W drugim roku przychodzi na świat dziecko. Trzeciej już jest rozwód. Nie potraficie się jakby porozumieć. I oczywiście to nie jest wasza wina. Ja was tym nie obciążam. To wina naszego pokolenia, które chciało nam stworzyć jak najlepsze warunki. Chcieliśmy dać wam wszystko, czego my nie mieliśmy. Wyszło jak wyszło. Świat trochę przekroczył nasze oczekiwania. Dlatego chciałabym, żebyście odnaleźli się w tej rzeczywistości, żebyście wasze dzieci wychowywali w troszeczkę łatwiejszych jakby warunkach, z większym dystansem do tego, co jest, żeby mniej było tych złych emocji. Dzisiaj od jednej z koleżanek usłyszałam, że świat jest jeszcze taki, jak to było, że ciągle opieramy się na pewnych stereotypach, że żona, że kobieta to w domu powinna się zajmować głównie dziećmi, a mężczyzna zarabiać. A przecież to tak być nie powinno. Ja jestem ze starego pokolenia. Ja bym chciała, żebyśmy miały oczywiście prawo do tego, żeby pracować na, dostawać wynagrodzenie na równi z mężczyznami, studiować tak samo, zdobywać różne funkcje, które jakby kiedyś były, nie stały przed nami otworem, ale kobieta to jest jedna matka. To słowo nam się skojarzy z tym słowem, prawda? Nie da się inaczej o tym pomyśleć. W związku z tym ja myślę, że też warto sięgnąć do pewnych wartości, które kiedyś były. Ja muszę wam powiedzieć, że te wartości dzisiaj są jednak zupełnie inne. Po tych spotkaniach z nami, z młodzieżą wiem. Dlatego ja będę chciała też od was troszeczkę rzeczy dowiedzieć się. Ale co bym chciała, żeby zostało po dzisiejszym spotkaniu? Chciałabym, żebyście założyli kącik prawny. Możecie się tym zdziwić. Takie kąciki powstają od przedszkola, jak ja to mówię, do Opola. W każdym miejscu, w którym się w Polsce pojawiłam, rozmawiałam ze 100 tysiącami polskich dzieci na żywo. Rozmawiam również z wami, ze studentami. Spotykam się z uniwersytetami trzeciego wieku. Jestem ambasadorem wprowadzania edukacji prawnej dla dzieci od 5 roku życia w ramach tak zwanych uniwersytetów dziecięcych. Wiecie dlaczego? Dlatego, że zależy mi na tym, żebyśmy wszyscy, całym społeczeństwem, nauczyli się trochę wartości. Wartości, które są w moim kodeksie, w kodeksie karnym, gdzie się mówi o tym, że nie lękaj nikogo. Wyścig szczurów z reguły prowadzi do przestępstwa, bo wyścig szczurów to jest krzywdzenie innych osób często. Nie widzimy tylko czubek własnego nosa. Że nie lękaj, nie plotkuj, ale również jest wiele innych zachowań, które wymykają się spod naszej kontroli i często nie mamy świadomości, że popełniamy przestępstwo. Kochani, zorientowałam się wtedy, kiedy zaczęłam mieć na swojej sali rozpraw studentów. Bywało, że Wydziału Prawa. Miałam spotkanie ze studentami Wydziału Prawa i Dziennikarstwa kilka lat temu, kiedy próbowali przekonać mnie do tego, żebym powalczyła z nimi o legalizację miejskich narkotyków na własne użytki.
Połowa sali była na czwartek. Tak wyglądała ta rzeczywistość. Opowiem Wam o tej debacie. Ja ją opisałam w taki